Cześć, witam Was w pierwszym podsumowaniu mojej działalności na portalu YouTube, w którym to będę chciał podsumować pierwszy miesiąc funkcjonowania mojego kanału. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Kanał na YouTube założyłem 30 lipca. Jak widać w zakładce About na tym moim kanale. Moim założeniem było jednocześnie celem, by w ciągu pierwszego miesiąca zainteresować swoją działalnością 100 osób i żeby te 100 osób potwierdziło swoje zainteresowanie subskrypcją mojego kanału. W dniu 30 sierpnia, kiedy minął równo miesiąc mojej działalności na YouTube, kanał mój osiągnął 181 subskrybentów. Dlatego bardzo Wam dziękuję. Jestem niezwykle zadowolony z tego faktu, iż to, co mówię, budzi zainteresowanie wśród społeczności kryptowalutowej na naszym małym polskim rynku. Także serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję osobom, które komentują moje filmy, dając często cenne wskazówki oraz sugerując projekty do kolejnej analizy. Dziękuję również osobom bardziej doświadczonym na polskiej kryptoscenie, które również wspominają o mnie na swoich kanałach, jak na przykład Bitcoin Phoenix, który, jak sam wspomina, złamał swój regulamin i mówi o mnie czasami na swojej audycji Dzień Dobry Krypto, pomimo tego, iż nie mam jeszcze 500 subskrybentów. Dziękuję również Mike'owi Satoshi za jego niedzielę z Mike'iem, w których też tam od czasu do czasu staram się pokazać. Dziękuję również portfelowi Kowalskiego i Tobie Kowalski bezpośrednio za zaproszenie mnie do rozmowy, która w dniu dzisiejszym ukazała się na Twoim kanale. I dziękuję pozostałym osobom, które oczywiście też mają na celu upowszechnienie dobrej wiedzy z zakresu właśnie kryptowalut i tego rynku. Krótka informacja o moim kanale. Na dzień dzisiejszy mam 233 subskrybentów, także bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Jest to dla mnie osobisty sukces. A jeśli chodzi o to, w jaki sposób kanał jest zorganizowany, na chwilę obecną mam tutaj dwie playlisty. Staram się też, aby te moje filmy były w sposób wizualny różne od siebie, jeśli chodzi o podział na playlisty. Mam pierwszą playlistę narzędzia analizy projektowej, czyli tutaj te filmy z pomarańczową ramką, w których opisuję narzędzia, które wykorzystuję podczas właśnie swoich autorskich analiz. Mam tutaj też playlistę analizy projektów, gdzie filmy z zieloną ramką traktują bezpośrednio już o konkretnym projekcie. I jeśli chodzi jeszcze o filmy, planuję założyć kolejną playlistę, na której umieszczę właśnie tego typu podsumowania, które mam nadzieję, że znajdę czas, aby ukazywały się w okresie comiesięcznym. Parę statystyk dotyczących mojego kanału. Tutaj jeszcze nie mam za bardzo doświadczenia w tym, co tak naprawdę jest istotne, ale widziałem u Feniksa, że też takie rzeczy prezentuje, także może szybko i sprawnie uda mi się po tych statystykach jakoś przemieścić. Tutaj wszystkie moje filmy, które są opublikowane, które są zaplanowane do publikacji. Bardzo również cieszy mnie to, iż jak na tę chwilę wszystkie filmy są pozytywnie oceniane. Nie mam ani jednej łapki w dół. Pomimo, że tam w jednym filmie, konkretnie w filmie o Ionie, popełniłem błąd z dźwiękiem. Mam nadzieję, że ten błąd już się nie pojawi. Zakładka Analytics. Tutaj z tego, co rozumiem, zaangażowanie Wasze w oglądanie mojej twórczości rośnie. Jeśli chodzi o najpopularniejszy film, to jest to film o Lisku.
Na tę chwilę ponad 700 obejrzeń. Także dosyć ciekawa sprawa. Następnie Cardano, Chainlink, Ion i projekt Green. Zakładka Reach. Skąd pochodzicie, moi widzowie? Tutaj właśnie ona pozwala mi określać. Dużo osób widzę, że z Facebooka, co też jest dla mnie interesujące, ponieważ jakoś tak bezpośrednio na Facebooku się nie reklamuję, nie mam tam żadnego fanpage'u odnośnie tej działalności. Bitcoin.pl, YouTube, Twitter oraz Discord. Słowa kluczowe, według których moje filmy są znajdywane przez widzów. Zaangażowanie też tutaj rośnie. Średni czas oglądania filmów ponad 4 minuty. Filmy staram się nagrywać około 10-minutowe, także myślę, że jak na pierwszy miesiąc działalności jest to dosyć niezły wynik. Bezpośrednio tutaj widzimy, że osoby, które oglądają, a które zasubskrybowały kanał, jest to 46%, czyli nadal większość z Was ogląda moją działalność i nie subskrybuje kanału. W wolnej chwili zachęcam do subskrypcji, zawsze to ułatwia odnajdywanie tego kontentu. Średnia wieku 35-44 lata, 100%, także wszyscy tutaj jesteśmy w miarę w jednej grupie wiekowej. Revenue tutaj nic w zakresie reklam czy jakichś zarobków z mojej działalności. Nic w tym zakresie nie robiłem, także w tej chwili nie będę tego komentował, gdyż nie znam się na tym i na tę chwilę uważam, że jeszcze nie jest czas na takie rzeczy. Przejdźmy dalej do planów na następny okres. Mam tutaj na portalu Trello taką swoją tablicę Kanban poświęconą właśnie temu kanałowi, gdzie mam listę projektów, które mam w kolejce do omówienia. Tutaj trzy projekty praktycznie są już w zasadzie ukończone. Dwa filmy na temat Tezosa i Kosmosu już nagrałem. Ukażą się one w tym tygodniu. Film odnośnie NEM również będzie w tym tygodniu. Jeśli chodzi o plan wydawniczy, to planuję tak jak do tej pory przedstawiać Wam jeden film dziennie w tygodniu z zakresu właśnie analizy konkretnego projektu. Weekendy będę starał się poświęcać na tematykę związaną albo to z omówieniem narzędzi, albo pewnie z prezentowaniem tego typu podsumowania. Także dzisiaj wyjątkowo to podsumowanie ukazało się w tygodniu. Dalej pewnie będzie się już ukazywało w najbliższy weekend, następujący po pełnym kolejnym miesiącu mojej działalności. Także jeśli macie jakieś projekty, które Was interesują i wobec których interesuje Was moje zdanie na temat projektu, zapraszam do zgłaszania tego do mnie w komentarzu, czy to mailem. I postaram się taki projekt dodać do listy i w miarę jak będę miał czas i możliwość przeanalizować go i zrobić o tym film. Jeśli chodzi o kolejne filmy, bo jeśli dobrze się przyjrzycie, to na moim kanale filmy są oznakowane w ten sposób, że po haszu następuje liczba. Także sugeruję to oczywiście słusznie, że jest to pierwszy film w zakresie danego projektu. Jeśli chodzi o kolejne filmy z zakresu konkretnego projektu, to również one są w planie. Tutaj planuję przeanalizować te repozytoria, pokazując Wam takie ciekawe dane, jak na przykład zmiany bezpośrednio na liniach kodu źródłowego, dzięki czemu będziemy w stanie ocenić efektywność zespołu deweloperskiego, zmiany związane z wprowadzaniem nowych zmian oraz zmiany powodujące zmiany wcześniej istniejących linii kodu, dzięki czemu będziemy w stanie oszacować efektywność zespołu, gdyż w momencie, kiedy zobaczymy, że zespół dodaje cały czas nowe linie kodu, to znaczy, że wdraża nowe funkcje w zakresie tego produktu. Jeśli widzimy, że zespół głównie skupia się na
zmianach już istniejących linii kodu może to sugerować to, iż nie wszystko idzie zgodnie z planem, nie wszystko zostało prawidłowo w tym projekcie zaimplementowane i zespół trochę traci czas na rzeczy, które mogłyby być lepiej zrobione w przeszłości. Także spróbujemy takie wykresy wygenerować na podstawie konkretnych repozytoriów. Kolejny wykres będzie omawiał również to, jak długo dany fragment kodu istnieje w repozytorium. Tutaj też taka drobna korelacja z poprzednim wykresem. Będziemy w stanie oceniać, czy kod jest odpowiednio pielęgnowany i dostosowywany do dynamicznie zmieniających się standardów, czyli jak długo ten kod w repozytorium funkcjonuje. Kolejny wykres, również związany z poprzednim, od kiedy kod się zaczął zmieniać. Wykres poprzez poszczególne lata, w którą stronę to idzie, ta ilość linii kodu. Oczywiście będę chciał to odpowiednio skomentować, żeby to nie był pusty wykres i żeby wyciągnąć z niego odpowiednią wiedzę dla siebie w zakresie omawianego produktu. Kolejna taka ciekawa matryca nadpisywania. Pozwoli nam ona określić efektywność już poszczególnych osób zaangażowanych w zespół. Jeśli zobaczymy, że na przykład tutaj taki kod jest mocniej pomarańczowy, to znaczy to, iż fragmenty kodu napisanego przez jedną osobę są nadpisywane przez osobę tutaj, która właśnie łączy się po współrzędnych z tą konkretną osobą, z tym programistą. Dzięki czemu będziemy wiedzieć, czy prace tej osoby są w miarę również efektywne, czy po prostu ta osoba jest na przykład początkująca i kod przez nią dodany do repozytorium często wymaga poprawy, co przy przełożeniu na liczbę commitów na tą osobę może nam dać wskazówkę, iż commity kierowane do repozytorium właśnie przez tą osobę nie są konkretnie miarodajne i nie odzwierciedlają, tak powiem, postępu, jeśli chodzi o funkcjonalność w tym projekcie. Kolejna rzecz, jaką będę chciał się zająć na swoim kanale, jest to również analiza zespołu, który odpowiada właśnie za tą część techniczną danego projektu kryptowalutowego. Sam w swojej karierze zawodowej przeszedłem szereg rozmów rekrutacyjnych, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Dlatego będę chciał szybko rzucić okiem, czym te osoby tak naprawdę się wcześniej zajmowały, czym się zajmują teraz, czy jak wyglądała ich działalność na GitHubie, czy pokazali się tam dopiero w momencie, kiedy zaczęli pracować nad danym projektem. I tego typu właśnie suche fakty odnośnie potencjalnego doświadczenia tego zespołu, tych osób. Gdyż uważam, że zespół jest bardzo istotną częścią każdego projektu. To, w jaki sposób ze sobą współpracuje, to, w jaki sposób wymienia się doświadczeniem oraz korzysta z doświadczenia nabytego w poprzednich miejscach pracy. Kolejna sprawa, taka już bardziej lifestyle'owa, to chciałbym wam również pokazać wizualizację powstania projektu na podstawie kodu źródłowego. To już takie typowo weekendowe filmy będą. Pokażę wam mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Tutaj widzimy na przestrzeni lat, jak powstawał kod źródłowy akurat Liska, w jakich datach co się działo, jakie osoby brały w tym udział, które fragmenty przez kogo zostały dodane. Wygląda to tak dosyć według mnie interesująco, trochę przypomina grę. Do tego będę chciał podłożyć jakiś dźwięk. Dzięki temu powstanie taka kilkuminutowa animacja przedstawiająca efekty pracy od początku założenia repozytorium do momentu właśnie nakręcenia tego odcinka. Także myślę, że to będzie taka ciekawa odskocznia od tych takich bardzo suchotechnicznych informacji, które wam staram się przekazać.
Także jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam za poświęcony czas, który spędzacie na moim kanale. Jak zawsze zachęcam do zadawania pytań w komentarzach lub też kontaktowania się ze mną w sposób polegający na wysłaniu wiadomości e-mail, bo część z osób też tak właśnie preferuje taką metodę kontaktu. Jeśli macie jakieś sugestie co do tego, w jaki sposób kanał przeze mnie jest prowadzony, to również proszę o taką informację w komentarzu pod tym filmem. Na pewno staram się cały czas ulepszać to, w jaki sposób realizuję ten kanał. Jest to pierwszy kanał na YouTube, jaki mam przyjemność prowadzić. Także na pewno czasami zdarzają mi się jakieś błędy i potknięcia. Tak jak na przykład w filmie o Ionie odnośnie dźwięku. Też staram się mówić w miarę wolno i konkretnie, aby jak najszersza grupa odbiorców była w stanie wyciągnąć wiedzę z tego, co chcę Wam przekazać. Także dziękuję Wam i zapraszam do dalszego oglądania tego, co prezentuję na kanale. Cześć!